werble. Zaczynamy kolejne wyzwanie. Ciekawe, co dzisiaj czeka uczestników. Trójkąt, kwadrat, koło. To challenge z daniami o różnych kształtach. Idealne rozmiary koszulek. Bardzo wam pasują. Poczekajmy chwilkę. Voilà! Spójrzmy, co mamy na talerzach. Pączek, gofry, ser. Lili i Andy dostali słodycze, a Emmie trafił się spleśniały ser. I raczej nie jestem zachwycona. Co za okropny zapach. Próbujemy. Jak ludzie to jedzą? Fu! Co za okropny smak. Spróbuję oddzielić pleśń od sera. Obrzydliwy zapach. Ale pyszny pączek. Chcesz? Spróbuję jeszcze raz ser. Nie, nie dam rady więcej. Skończyłam. Ja też. Przybij piątkę, Andy. Wygraliśmy. A Emma przegrała. Czas na drugą rundę. Emma znów ma pecha. Wygląda na to, że ma dziś zły dzień. Kwadratowy lód na patyku, okrągły arbuz i trójkątna papryczka chili. Z pewnością jest bardzo ostra. Muszę się natychmiast ochłodzić. O, lody! Od razu lepiej. W końcu pozbyłam się pestek. Teraz mogę spokojnie jeść. Ale to jest pyszne. To jest naprawdę ostre. Drugi kęs jest tak samo koszmarny, jak i pierwszy. Tak, tak, lody mi pomogą. Uff, trochę lepiej. Nie, to jest nie do wytrzymania. Za co mnie spotyka taka kara? Okropność. Mózg mi zamarzł. To niemożliwe, bo go nie masz. Też mi powód do narzekania. O, dziewczyny! Ja przecież wygrałem! Ojej, lepiej póki co nie będę wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, rzeczywiście. Znowu mam pecha. Nadchodzi kolejna runda i nowe dania. Tym razem to Andy ma kłopoty. Lili jest zadowolona z burgera. A Emma z kukurydzianych chipsów. Surowy makaron z zupek chińskich. Oj, można sobie w ten sposób połamać zęby. Co za soczysty i pyszny burger. Po prostu rozpływa się w ustach. Ojej, chyba mi się szczęka zablokowała. Pomocy! Tak, tak jest o wiele lepiej. I niby co ja mam z tym zrobić? Może tak będzie łatwiej. Nie, nie pomogło. Burger, co za pyszności. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I ten. I ten. Chodźcie do mamusi. I ostatni. Wow! Po wszystkim. Jestem mistrzem. Wreszcie, jestem mistrzem. Nowa runda. I jak na razie wynik jest wyrównany. Tort, ciastka i cebula. To oczywiste, kto tym razem jest pechowcem. Co za pyszności.
ciastka są wspaniałe. Co za okropność. A mnie się ta runda podoba. O, mam pomysł. Dodam trochę łez do uśmiechu Emmy. Ten tort jest po prostu fantastyczny. Tak, masz rację, po prostu fantastyczny. Co to ma być? Lili! Ja nic nie wiem. Niczego mi nie udowodnicie. O, mam kolejny pomysł. Jak jeść cebulę i nie płakać. A teraz szybko zanurzamy się w cebuli. Właśnie tak. To jest to. Ciastka się skończyły. Znowu wygrałem. No i po co? No i po co tak cierpiałam? Podzieliłaś się trochę tym cierpieniem ze mną. Teraz już zawsze będę mistrzem. Lepiej od razu się poddajcie. Hurra! Pyszne i zdrowe. Zaczynamy. Moje ulubione ciasteczko, tak bardzo was lubię. Świeże owoce to świetna sprawa. Będę się delektować każdym kawałkiem. Moje ulubione ciasteczka, chodźcie do mamusi. Uwielbiam was. Otwieramy. Wylizujemy. Jak można jeść suchy chleb? To jest zupełnie bez smaku. Trzeba przyspieszyć. Hurra! Wygrałam! Nie! Ukradłaś mój tytuł. Ech, za bardzo się delektowałam i zapomniałam o wyzwaniu. Co to jest? Co się stało? Zapomniałam, że mam alergię na owoce. Nie powinnam się tak spieszyć. No nieźle. Jak mogłaś zapomnieć o alergii? Masz swoje zdrowe owoce. Kolejna runda. Limonki, pianki marshmallow i... marchewka. Ale Emma nie ma nic przeciwko temu. Mam nadzieję, że na marchewkę nie masz alergii. Limonka. Ale to kwaśne. Fuj. I niby komu to może smakować? Aż wykręca. Chrup, chrup, chrup. Zastanawiam się, dlaczego tak bardzo lubię marchewkę. Może moimi przodkami były króliki? Ta limonka się nie kończy. Jeszcze troszkę i jeszcze troszkę. Prawie finał. Trzeba natychmiast zjeść coś słodkiego. Nawet o tym nie myśl, Lili. Andy nie dzieli się piankami. Znowu triumfuje. Jak to? Przecież ja też wszystko zjadłam. Zobacz. No nie zupełnie wszystko. Trzeba było dojść do końca. Skórki się nie liczą. Co tym razem dostali nasi zawodnicy? Lili granat, Andy czekoladę, a Emma bułkę z nadzieniem. Wszyscy wydają się szczęśliwi. Super, wspaniała runda. To jest wyśmienite. I smaczne. Czekolada, czekolada. Uwielbiam. Jak go otworzyć? Przegrywam. Muszę to zrobić szybciej. Przyspieszam.
Jednocześnie. Tak, jednocześnie. Andy i Emma zremisowali, a Lily zajęła ostatnie miejsce. Zobacz, jak to się robi. Sok z granatów to najlepsze, co można zrobić z tego owocu. Smacznego! Co za zapach! I ten smak! Dziękuję, Andy! Wygląda na to, że wszyscy są szczęśliwi, a my ruszamy dalej. Kanapka! Co za szczęście! Właśnie zrobiłam się głodna. Co może być lepszego od kawałka kiełbaski? Ech, czy autorzy wyzwania wiedzą, że nie znoszę omletów? Ale chyba mam pomysł. Tak jest od razu lepiej. Co? Czy to miód? Miód? Ja też mam miód. Co się stało? Gdzie są poprzednie dania? Jakie to jest pyszne. No dobra, spróbujmy tego miodu. Chociaż to jest bardzo dziwne. Ech, miód w plastrach niezbyt dobrze smakuje. Przed nami pyszna runda. Uczestnicy są zachwyceni. Lizak, sushi i czekoladowy baton. Co może być lepszego? Wow! Zaczynamy bitwę! Świetna runda! Jak wspaniale! A gdzie się podziała druga pałeczka? No dobra, poradzimy sobie jedną. Zrobię sobie lizaki z sushi. Japończycy o tym nie pomyśleli. Wydaje się, że w tej rundzie zadowoliliśmy wszystkich. Zawodnicy są przeszczęśliwi. Emma, zamieniłaś się w czekoladową kotkę. Muszę lizać szybciej. Nie, przegrywam. Ale jak to? Jestem ostatnia. I w końcu runda finałowa. Co będzie na deser? Żelki? Sernik na zimno? I pizza? Wow! Ta runda jest tak samo pyszna jak poprzednia. Jedynie Andiemu nie bardzo podoba się konsystencja jego deseru. No dobra, zaczynamy. To trochę dziwny deser. W jaki sposób go jeść? Może go przerzuć? Jest całkiem niezły. Znowu. Dlaczego ciągle dostaję coś ostrego? To znowu te papryczki. Dlaczego ja? Szybciej. Jeszcze szybciej. Żuję. Na pewno wygram tę rundę. Przydałoby mi się trochę lodu. Lily, Emma, możecie się już nie spieszyć. Jak to? Dlaczego? Jak on to robi? O nie, cierpiałam na darmo. Brawa dla prawdziwego mistrza. Dziękuję, wszystkim dziękuję. Spodobał Ci się nasz challenge? Chcesz wiedzieć, co czeka naszych zawodników w nowych wideo? Polub i zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco!